Teraz wielbiony, jeszcze niedawno stał w cieniu. A więc jak to się stało, że jest w lepszym otoczeniu tych wielbionych piłkarzy, co stają się idolami, których każdy podziwia i gratuluje brawami. Michał nie jest z tych graczy, którzy mieli wielki talent. On jest z tej grupy ludzi, która trenuje wytrwale. Zawsze kochał grać w piłkę, chętnie chodził na treningi, uczył się na swych błędach, kiedy przegrywał sparingi. Pierwszym klubem był Hutnik, znajdujący się w Krakowie. A więc jak mu się tam wiodło, to zaraz każdy się dowie. Mimo jego zawzięcia w klubie byli lepsi gracze, więc czasem był na ławce, lecz nie reagował. Płaczam tylko ciężej trenował, co z czasem dało efekty, bo później grze Michała nie było trzeba korekty. Dzięki swej ciężkiej pracy zaczął grać w pierwszej drużynie, z meczu na mecz był lepszy i pił się ku swej wyżynie. To dawało efekty, bo po kilku takich latach dostał ofertę z Zabrza, by w Górniku tak zamiatać. Marzenia się spełniały, debiutował w ekstraklasie, wciąż chciał być coraz lepszy i nie skupiał się na kasie. W klubie każdy go lubił, on nigdy nie spaniakował, był uprzejmym człowiekiem i często komuś dziękował. W naszej lidze był słynny z niebezpiecznego zagrania, tam gdzie ktoś dawał nogę, on głową piłkę zasłaniał. Nawet Leon Hacker docenił wtedy Pazdana i zabrał go na Euro, dając na twarzy banana. I tak lata leciały, 5 lat Michał spędził w Zabrzu, później poszedł do Jagi, by być ich asem za Nadrzu. Tam grywał aż 3 lata, robiąc wciąż dobre wrażenie, więc chciał go mistrz Polski. Pazdan zmienił otoczenie, wreszcie w swym nowym klubie Michał wygrał 2 puchary. To były pierwsze chwile mocno upragnionej chwały. Tuż po tamtym sezonie rozpoczynało się Euro, Pazdan był powołany, wiedział, że zegra na pewno. Ludzie nie byli pewni, czy ten chłopak tam podoła, czy nie będzie odstawał, mając lepszych dookoła. Sam miałem wątpliwości po jego pierwszym spotkaniu, lecz już w następnym meczu skupiłem się na klaskaniu i mocnym wychwalaniu tego, jak zagrał z Niemcami, bo był niesamowity. Grając ze światamistrzami w innych meczach to samo, był w nich nie do poskromienia, walczył o każdą piłkę, dążył do jej oddalenia. Chociaż brak na pucharu, to Pazdan był objawieniem, zaskoczył całą Polskę swoim do celu dążeniem i pokazał nam wszystkim, do czego prowadzi praca. Więc jak trenuje ciężko, to się później opłaca. I choć ma swoje lata, to mu mocno tego życzę, by go kupił ktoś dobry i tam miał z niego pożytek, bo on zasłużył sobie swoją ciężką pracą w klubie, by mieć dobrą karierę, która zakończy się w klubie. Ta. By mieć dobrą karierę, która zakończy się w klubie.